Cześć, Mental Game Hexy. Myślałem, że uda mi się wskoczyć tutaj szybciej, ale dzień mi się rozjechał, ale myślę, że jest to dość ważny dzisiaj materiał. Chcę zrobić taki update półweekendowy. Wydarzyło się, jak wiemy, bardzo dużo, ale poza tym to powiem wam, jaki jest mój teraz stosunek na najbliższe miesiące. Jak się ustawiam, przypomnę wam, że tam grałem sobie longa na Ethereum. Pozmieniało mi się, szczerze powiem, i powiem wam, dlaczego takie, a nie inne decyzje teraz właśnie rozgrywam. Także spojrzymy na Bitcoina, na tę cykliczność i co tu się działo w przeszłości, na stosunek Ethereum do Bitcoina, też nawet na XBL, czyli na token Blast XBL, który sobie kopiemy. Także te tematy dzisiaj poruszę, ale właśnie może na początek to zacznijmy od samego Bitcoina, tak? I to, co napisałem dzisiaj, zobaczcie, napisałem tutaj, że emocje i mental krypto Twittera, tak? To jest to, co po prostu można dostrzec bardzo łatwo, ponieważ jeszcze wczoraj wieczorem czytam, tak, że hossa odwołana, że lecimy na 50. Wszyscy oczywiście wiemy, tak, Iran wystrzelił tam drony na Izrael. Tak w ogóle to nie jest to rozpoczęcie tego konfliktu, to nie jest od wczoraj, to już trwa miesiącami. Z tym, że wczoraj był taki właśnie tam ostrzał. Tak więc wczoraj wieczór w niedzielę bardzo pesymistyczne sentymenty. Jednakże dzisiaj rano budzisz się i już widzisz, że oj tam wojna, dali sobie tam po pysku, prawda, mało kogo to interesuje, no bo otworzyło na zielono, więc oczywiście każdy tak narrację zmienił. I wiesz, generalnie to proste jak cep jest to, że ci, którzy dźwignią dużą, wojują, to od niej giną i ci się najbardziej martwią. A my, którzy tutaj myślimy o long termie, o spocie, to tak naprawdę to wykorzystujemy takie sytuacje, bo wiemy, że to jest tylko chwilowe fluktuacje, które nam tylko pozwalają wejść taniej. Ale tak, chcę spojrzeć na kilka rzeczy. Między innymi pokażę wam, to jest wpis Benjamina Cohena. Myślę, że większość z was go kojarzy, jak nie to polecam. I on wrzuca ciekawe analizy właśnie około krypto, głównie Bitcoin. I wrzucił tutaj, tak, stosunek Ethereum do Bitcoina i to, jak cyklicznie on się zachowywał, tak? Ja wam przypomnę, mówiłem wam kilka dni temu, spójrzcie też tutaj, to jest właśnie ten Ethereum do Bitcoina i mówiłem, że chciałbym sobie zobaczyć, jak nam tutaj się zaczyna umacniać, gdzieś tutaj wędrujemy sobie po tym wsparciu do góry. No tylko właśnie, to jest moje chciałbym, prawda? A popatrzmy dzisiaj nie na to, co ja bym chciał, tylko na to, co nam mówi wykres i co nam mówi historia, no bo jest dużo tutaj rzeczy, na których to można oprzeć swoje decyzje. Spójrzcie na to, także Benjamin pisze, że w poprzednim cyklu Ethereum, ten stosunek, tak, czyli zarówno Bitcoin, jak i Ethereum, ale mówiąc o tym stosunku, to odnosimy się do Ethereum, tak, no bo ile możemy kupić Bitcoina za jedno Ethereum, prawda, więc ten stosunek najniższy był, jak pisze Benjamin, tuż po pierwszym obcięciu stóp procentowych i to było tutaj 2000, bodajże chyba przełom 2020 roku, tak? Wcześniej już Ethereum nam spadało, ten stosunek, czyli Ethereum, Bitcoin i tam było ten dno i gdzieś tam startowało do góry. Teraz pokazywałem wam właśnie ten wykres, to wsparcie, które się nie utrzymuje, nam tu wypada i według Benjamina, według tego, co on tam pisze i według odnosząc się do historii, to gdzieś tutaj moglibyśmy zobaczyć jeszcze właśnie zjazd w dół, gdzieś teraz w okolicach lata, tak, obcięcie stóp procentowych i być może tam dopiero będziemy szli sobie do góry, coś takiego, tak? I teraz w ogóle patrząc historycznie na Bitcoina i zobaczcie sobie, no właśnie, spójrzmy chociaż teraz na 3 ostatnie lata, ok? I coś wam pokażę ciekawego. 3 ostatnie lata to są szczyty poprzedniej hossy, tak? I zobaczmy, to rozszerzymy, mam dniówkę, chyba to będzie widoczne na dniówce. I popatrzcie na to, że idziemy, tutaj mamy 2,22, ok, zobaczmy wcześniej.
tutaj, tak? 2,21. Patrzcie, ten szczyt, tak? To był szczyt Bitcoina, no tam potem było niby to przebicie z tym double topem, prawda? Ale to pamiętamy, ten pierwszy szczyt, jak pierwszy raz wskoczył nam na 65 tysięcy, to było dosłownie, patrzcie, teraz mamy rocznicę 13-14 kwietnia, a dzisiaj jest 15, prawda? Więc 3 lata temu. I co ciekawe, że właśnie kwiecień, dosłownie, 3 lata temu, jakby od jutra, od tego czasu, prawda? Od kwietnia, zaczęło to nam tak drastycznie spadać. Patrzcie, cały kwiecień, ta druga połowa to było w dół, tu odbicie i potem jeszcze zjazd, cały maj, ta ogromna laga w dół, czerwiec też, lipiec też i tu gdzieś dopiero od sierpnia zjazd. Czyli zobaczcie, kwiecień, maj, czerwiec, to są te spadki, tak? Teraz idźmy dalej. Rok później, ok, jesteśmy rok później, czyli tutaj, w tym miejscu i zobaczcie, również kwiecień, mam długopis, mam kwiecień, lecimy, maj, zatrzymało się, ale dalej, czerwiec, prawda? Tutaj, plus minus, nie? Potem jeszcze bokiem, ok, ale nawet jeszcze mogę dalej zaznaczyć, czyli kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, a dopiero potem tutaj cyk, wspinamy się do góry, prawda? Zeszły rok, spójrzcie tutaj, tu już jest to jeszcze troszkę, no może mniej widoczne, ale też, gdzie mamy tutaj kwiecień, ok, jest kwiecień i lecimy, maj, czerwiec, co prawda tu wybicie, ale tylko po to, żeby dalej w dół, prawda? I dopiero sierpień, wrzesień, czyli tu znowu tak, uśredniając, i dopiero ta jesień, czyli po wakacjach w górę. No i tu już widać bardzo łatwą zależność, prawda, że ten okres tego, patrzcie, tu i tu, ten okres przedwakacyjny już, no nie bez parady, prawda, mówimy sell in May, często właśnie jest to okres, kiedy to w rynek idzie co najwyżej bokiem, a często idzie w dół, czyli już od kwietnia, czyli maj, czerwiec, lipiec, to nam idzie w dół. No i teraz możemy próbować, możemy myśleć, że tym razem będzie inaczej, no bo tak też jest często to popularne, a możemy po prostu spróbować zagrać pod to, co się już działo historycznie 3 razy, a co najmniej mieć to na uwadze, tak? Mając to na uwadze, ja myślę, że no właśnie mało prawdopodobne teraz jest na przykład wybicie ATH na Bitcoinie. Bardziej, co myślę, no to właśnie taki sobie ruch bokiem, gdzieś tak sobie tak, ale nawet z tendencją taką o sobie w dół, coś takiego. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Przez najbliższe 3 miesiące. No i to też oznacza, że ten stosunek Ethereum do Bitcoina też nam się rozjedzie, więc Ethereum też będzie jeszcze tańsze. Do tego można dołożyć to, że już za miesiąc, na koniec maja, Ethereum będzie miało tutaj w Stanach 3 duże fundusze, będą miały decyzję, czy jest ETF, czy go nie ma. No i właśnie, ponownie, tak, z tego co czytam, to prawdopodobieństwo jest większe, że go nie zaakceptują, więc to tym bardziej może być jakby w tym kierunku potwierdzające, że jak jeszcze go nie zaakceptują, to jeszcze tym bardziej on tam się może nam obsunąć w dół. Oczywiście pamiętając, że o ile w ogóle do tego dojdzie, to właśnie jest to krótkoterminowy trend w dół, w ogólnie trendzie wzrostowym, tak, i tu ponownie bym oczekiwał, że najpóźniej, ta jesień, najpóźniej od sierpnia i tak będziemy sobie szli w ten sposób gdzieś tam do góry, nie? I to, że mam to na uwadze, to po prostu teraz na miesiąc, dwa, trzy w przód jestem, rzekłbym, bearish, tak, jestem tutaj bardziej niedźwiedzi niż byczy, ogólnie co do właśnie i Bitcoina, i całego krypto, też wiesz, też wczorajsza akcja, to jak się Bitcoin obsunął o 10%, a alty niektóre o 20, 30, 50, to pokazało, jak mało tej płynności jest w tych altach i że ten alt season, on jest taką cienką wydmuszką na bardzo cienkiej nitce. Jedno małe zawirowanie cenowe na Bitcoinie i wszystkie alty, większość z nich tak nam mocno leci. To też wskazówka, że bądźmy ostrożni, jeżeli teraz kupujemy altcoiny i w ogóle na dźwigniach, to naprawdę należy być ostrożnym, bardzo ostrożnym, bo jak widać,
każdy taki ruch może nam tę pozycję wyczyścić, prawda? Jeżeli mówimy o dźwigni. Taki poziom na Bitcoinie, taki dosyć oczywisty, zobaczcie, który tu chyba każdy widzi i gdzie być może tutaj mógłby wykres cofnąć, to jest okolice 50-53. To, zobaczcie, tu jest dużo akcji cenowej i tu są takie wsparcie i opory. Więc jest teoria, że właśnie teraz, no nie dzisiaj, jutro, chociaż kto wie, po prostu pójdziemy sobie tutaj cyk, cyk, cyk i tak na przykład tu jeszcze, tam gdzieś, nie? A potem coś takiego. To by fajnie wyglądało, tak? Nie mówię, że tak będzie, ale tu jest na pewno poziom bardzo mocny ten, więc tam nie spodziewam się, aby to zaszło niżej, tak? Myślę sobie, że może się tu oprzemy i tam powędrujemy bokiem, a później będziemy szorować do góry. W każdym razie zmierzam do tego, że mój stosunek jest taki, wątpię, że teraz już utrzymamy ten taki boczniak wręcz aż w górę i tu pójdziemy już w ten sposób, tak? Wątpię. Myślę, że jeszcze będziemy tutaj lizać te troszkę niższe poziomy. Także na to się nastawiam i pod to sobie będę na pewno grał. Też pamiętajcie o dźwigni, bo jest też taka rzecz. Też w komentarzach widziałem, na przykład ostatnio powiedziałem, że nie traduj dźwigni 5 i wiesz, to nie zależy. Jakby dźwignia nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jaką częścią kapitału tradujesz. Dla przykładu, kiedy ja sobie teraz otworzyłem niedawno, to mój trading taki tutaj pseudopokazowy, eksperymentalny, gdzie wam pokazuję na BitGecie, prawda, ile uciułam z 1000 do końca roku, to w tym eksperymencie ten 1000 to jest wszystko, co ja mam, prawda, więc ja muszę go szanować i o niego dbać. Więc dlatego mówię, tam dźwignia 5 to jest maks, ok? No bo to, co powiedziałem, to jest całość kapitału. Kiedy tradujesz wszystkim, co masz, lub w tym przypadku, no tyle, tylko chcę na to poznaczyć, na tym eksperymencie, to wówczas właśnie tak istotna jest ta dźwignia, aby jej nie przekraczać, nie zwiększać tak za mocno. Ale jeżeli obok sobie traduję na moim koncie, no bo oczywiście, że mam konto obok i kilka, gdzie sobie robię moje regularne trady, tam mam inne, większe kwoty i na przykład wówczas ja mogę sobie wrzucić 1000, na przykład dolców, na dźwignię 20, 30, 40, prawda? Jeżeli wiem, że ten 1000 to jest jakiś tam jakaś część mojego kapitału, tego spekulacyjnego, który przeznaczam na właśnie takie futuresowe zabawy. I to jest coś, co musisz zrozumieć, ponieważ ja też nie polecam, żeby na giełdzie trzymać za dużo środków, nawet jeżeli tylko tyle trzymaj, ile chcesz akurat tradować i ile jesteś w stanie stracić, ile czujesz się bezpiecznie, prawda? Więc na przykład też nieraz to mówiłem. Mam jakiś trade i nagle nie potrzebuję tych środków na koncie, bo nagle traduję niższą kwotą, to wypłacam to, co nie potrzebuję, aby po prostu mieć to zabezpieczenie, tak? Czyli tylko tyle wpłacam, ile akurat w danym tradzie potrzebuję. Na żadnej giełdzie nie trzymam setek czy dziesiątek tysięcy dolarów, kiedy po prostu nimi zwyczajnie nie będę w tej chwili operował, tak? Myślę, że to jest coś, co każdy musi sobie przetrawić i zrozumieć. Jak wpłacasz wszystko, co jesteś w stanie poświęcić, to wówczas dźwignia absolutnie must have. Jeżeli wpłacasz tylko część i wiesz, że to jest część i jak to stracisz, to nieważne, bo to jest twoja dźwignia. Zrozum, nie? To, że ty wpłaciłeś tylko jakąś cząstkę, to jest to zabezpieczenie, którym też jest dźwignia. Myślę, że to jest proste, ale niektórzy są w tym zmieszani. Dobra, idąc dalej, tak, co tu się wydarzyło przez ten weekend, to spójrzmy sobie na Pulsechain. Też napisałem wam tego posta, że tutaj na Pulsechainie no jest słabo, prawda, jest słabo i taki poziom, na którym to tutaj są, taki znaczący poziom, gdzie jakieś wsparcia i opory, to jest 4,75 i no mało zabawnie, ale wydarzyło się tak, że dosłownie pół godziny po tym poście, czy godzinę, wystąpił ten zjazd, tak, ten zjazd, gdzie to jest, czekajcie, Atropa, nie, tylko, gdzie jestem tutaj, main list, WPLS, ten zjazd, gdzie nam WPLS zjechał tutaj aż do 4,06, tam jakiś wieloryb się skaszował i inni poszli w jego ślady, strach, panika i tak dalej, wiadomo, ponownie była okazja, aby tam sobie doładować, no bo szybko wróciło. I co ciekawe, właśnie wróciło tak w ten poziom plus minus, o którym mówiłem, tak? Dlaczego nie mówiłem? No bo właśnie, zobaczmy tutaj, tu był fajny poziom, tu, te wierzchołki, tutaj to wszystko jest
nasze mi tutaj wsparcie i opory są w tych miejscach. Dlatego te 0,0075 uważam za mocne i dobrze by było, gdyby to już nam niżej nie powędrowało, tak? Ja też no nie jestem zadowolony tutaj z pewnego trade'a, ponieważ tutaj spodziewałem się, miałem nadzieję, tak, że utrzymamy ten sacrifice rate. Więc tutaj też sobie kupiłem pulsy i po prostu spekulacyjnie myślałem, że chociaż zobaczę takie jakieś odbicie na 0,2, 0,3 i gdzieś tam sobie je zrealizuję ten zysk, ale do tego nie doszło, jesteśmy niżej, więc trzymam te pulsy po prostu long termowo, to co miało być spekulacyjnie, w tej chwili trzymam dłużej, no bo tutaj na pewno nie będę z tego wychodził, nie ma sensu. Co ciekawego na Atropie, to też tutaj nam oczywiście najpierw troszkę zjechała, ale wczoraj Maria zaczęła pisać o BFF-ie oraz o tokenie Zizek i zobaczcie, są dwa, o których wam mówiłem, dwa, o których wam pisałem i te dwa stałe tropy, zobaczcie, w ciągu doby 60%, tak, BFF wrócił nam na 5000, w ciągu doby można było zrobić tutaj spokojnie 2x i Zizek też nam tutaj fajnie wskakuje na blisko 100 dolarów. Co do Atropy, ja nie wchodzę w każdy nowy token, bo tego no jest sporo, też nie zawsze mam czas, ale mam tych kilka wybranych sobie tokenów, o których wam mówiłem, przecież był, teraz nie będę szukał, ale miałem ten wpis, gdzie wam wprost powiedziałem, tak, w czym Atropie jestem, a w czym nie. Dobra, także kilka słów jeszcze chcę dodać na temat tokena XBL i tego Blast Finance, ponieważ tutaj się sporo dzieje, tak. Pierwsza rzecz, że dostaliśmy, albo inaczej, widzę na Twitterze dużo takich... Są nowe osoby, które mam wrażenie nie tylko są nowe w tym tokenie, ale i w ogóle nowe w krypto i takich podstaw nie ogarniają, a mi też się nie chce w kółko powtarzać, także mam nadzieję, że tam po prostu też sami sobie pomagacie i też zachęcam, słuchajcie, szukajcie w lupie, tam można kliknąć w lupę i znaleźć odpowiedzi na większość takich pytań po prostu początkujących, tak? Taką rzecz co powiem, to token WXBL i token XBL to są dwa inne tokeny. Oba już możesz sobie z tej aplikacji wypłacić na MetaMaska. Dwa inne tokeny, więc dwa inne adresy oczywiście, prawda? No i też dwie inne ceny. Pamiętajmy, że token XBL to jest ten, którego jest obecnie bardzo mało na rynku, no bo go pozyskujemy tylko przy pomocy tych tak zwanych maszyn, które stawiamy, tak? Gdzie tu miałem, poczekajcie, wykres, tutaj cena, to jest cena tego XBL-a, żeby go pozyskać, to musisz go albo kupić z rynku, albo postawić sobie maszynę, za którą płacisz, tak, to o tym wiecie, no i to możecie sobie kopać. Obok tego jest ten WXBL, który to zbieramy na aplikacji, no oczywiście też go możesz kupić, ale to już nieważne, zbierasz go na aplikacji i kiedy kupujesz maszynę, to dana część tych tokenów ci jakby znika, jest zamknięta w kontrakcie i ta maszyna ci to przerabia, te WXBL-e i wypluwa ci XBL-e na aplikację, tak? Ale w każdej chwili możesz te już przerobione XBL-e wypłacić sobie na portfel. To brzmi jak masło maślane dla kogoś, kto nie wie o co chodzi, ale naprawdę na Telegramie to jest dobrze wytłumaczone, tylko spójrzcie w lupę i tam na te pytania są odpowiedzi. Więc ten temat w ogóle, tego XBL-a, spójrzmy sobie na Telegrama, bo tutaj było też kilka update'ów. Tak, pierwsza rzecz, że, znaczy może ostatnia, nie pierwsza, że dostaliśmy możliwość wypłaty też tych WXBL-ów na MetaMaska. I ktoś pyta, no ale po co? Przecież to jest inna cena. Wiesz, no po to, że już teraz możesz nimi handlować, możesz przesyłać, możesz wysłać komuś. Na przykład mi to się przydało dzisiaj, czekałem na to, ponieważ zrobiłem konkurs, gdzie rozdałem 5 osobom po 50 WXBL-ów i dzisiaj w końcu mogłem je rozesłać, tak? A propos tego też ktoś napisał, po co mi WXBL, skoro on nie jest nic warty, no bo jest warty tam kilka centów, porównując do ceny XBL-a, no to bardzo mało, ale to co odpisałem, to jest takie właśnie myślenie, takie bardzo ograniczone myślenie i jakby taka osoba sobie nie może wyobrazić,
przyszłości, tylko chcę już teraz te dolary zobaczyć, no a to nie jest sposób, tak? Ten token też nabierze prawdopodobnie ceny, ale spokojnie, cierpliwości, tak? No i też to, że możemy go cały czas konwertować. W tej chwili z tych maszyn kilka, no bo dostaliśmy dwie nowe, tak więc już jest piątka, dwudziestka, pięćdziesiątka i setka. To co to oznacza, że piątka, czyli 5 tokenów, ona blokuje i jest w stanie tyle przerobić, tak? Czyli tych W na te już XBL, prawda? Najopłacalniejsza jest setka, ale też najdroższa, ale z tego co widzę, no tam się najbardziej opłaca. I teraz też coś zrozumcie, ja nie zachęcam nikogo, aby te maszyny stawiać. To jest pewna niepewność i pewne ryzyko, no bo musimy wydać Ethereum i co prawda te tokeny możemy każdego dnia sobie zrzucać na rynek. Tak liczyłem wczoraj, że na przykład taka setka, ta maszyna za 100, ona kosztuje $130, to około tak no 10 do 14 dni będzie trwało jakby jego spłacenie tej maszyny, a potem już wszystko będzie czystym zyskiem. Kupowanie tego wiąże się z pewnym ryzykiem, że no nie wiemy, co się tu z tym wydarzy, tak? A gdyby team, nie wiem, dywan wyciągnął czy coś, no to jest technicznie możliwe, no ale ja uważam, że mało prawdopodobne, więc ja tam sobie jakieś maszyny kupiłem, ale pamiętajmy, że nie trzeba tego robić. Możemy zwyczajnie kopać tokeny i czekać, aż będzie właśnie jakaś darmowa furtka, aby je spieniężyć, bo będzie, tak? O tym też team pisze. Prawdopodobnie będziesz mógł kupić sobie te maszyny, ale płacąc nie Ethereum, tylko wykopanymi tokenami, tak? Czyli w tej sytuacji już nie ponosisz żadnego kosztu, tylko no, te tokeny, które już pozyskałeś. I kilka innych sposobów, o tym też czekam, prawdopodobnie będzie maszyna, która będzie przerabiała mniejszą ilość, ale bez limitu. Też ciekawy temat. W ogóle to jest dużo ciekawych rzeczy, to jest taka gra, nie? To jest gra, ale reguły są ustalone i możesz sobie jak chcesz do tego podejść. No ale to co mówię, pamiętajcie, że tutaj, bo kilka osób widziałem, ma jakieś roszczenia, jakieś takie, wiesz, że dlaczego tak, a nie inaczej. I to się łączy z tym, co mówiłem wcześniej. Jakby podstawa jest taka, to jest airdrop, tak? Możesz coś za friko, czy tu, czy w chocie wyciągnąć. Więc jak masz taką postawę roszczeniową, że ktoś dostał więcej, bo jakiś reflink ma, ktoś inaczej, to jest głupota, tak? Każdy tutaj kopie tak jak może. Jak masz reflinka i jak masz komu go podać dalej, to robisz. Wiadomo, ktoś ma możliwości takie, a nie inne, ale to jest wszystko uczciwe. To są jedne zasady dla każdego, a to, że ktoś może pozyskać gdzieś więcej, na przykład właśnie znajomych, którzy w jego link wejdą, to jest normalne i tak zawsze było, jest, prawda? I to nie jest powód, żeby mówić, że coś jest nieuczciwe. Także to są airdropy i cokolwiek z tego by nie było, to i tak jest to na plus. Tak samo jak hot. A jeszcze chciałem się odnieść do jednej rzeczy, bo napisałem wcześniej, taką ankietę zrobiłem, hot czy not, ponieważ jak wiemy, tak, już za kilka dni, chyba za 2 czy 3 dni będzie token NOT będzie handlowany już dosłownie wszędzie. Będziesz mógł go na DEX-ie sobie wymienić i na CEX-ie. I teraz zapytałem, co myślicie? Co będzie lepszym airdropem? Czy HOT, czy NOT? I ciekawe, że na 600 głosów aż 40%, z mojej perspektywy tylko to mówię, tak? Kogoś, kto jest zaangażowany również w HOTa mocno, to dziwię się, że aż 40% osób myśli, że NOT będzie lepszym airdropem. Ja uważam, że to HOT będzie lepszym i wcale tego nie mówię, bo ktoś powie, bo masz dużo osób z reflinków. Nie, absolutnie nie. Na podstawie tego, co już teraz widzę, tak, już były 3 dropy dla posiadaczy HOTów i ty nie musisz mieć ich tysięcy czy wiele setek, prawda? Dla przykładu wróciłeś tego UONA 10 sztuk i tam miałeś kilkaset dolarów za to. Wrzuciłeś w ten ostatni US Meme i podobnie, tak? 10 sztuk i miałeś za to $200 i tak dalej. To się zbiera, prawda? To jeszcze trwa. Notcoin już się zakończył i teraz każdy dostanie jakąś ilość i podejrzewam, że tam, no to oczywiście spieniężymy za coś. Na przykład ja mam 100 milionów tych notów, no i tam niektórzy mówią, że to może być warte $1000, niektórzy, że 500. Niech będzie i tam, kurczę, coś to lub to. To i tak, moim zdaniem,
każdy, kto jest zaangażowany w HOTA, wyciągnie więcej niż tutaj był w stanie wyciągnąć z tego NOTA. No każdy, taki zwykły użytkownik, nie ktoś tam, wiesz, kto ma tych reflinków tam bardzo, bardzo, bardzo dużo. W HOTie każdy, również bez reflinków, jak zdobywasz sobie te HOTy regularnie i masz ich, załóżmy, nie wiem, kilkadziesiąt i bierzesz udział, co ważne, w tych różnych aktywnościach, to już po drodze, zanim ten token będzie live, to i tak już możesz sobie tu setki, tam setki wyciągać, prawda? Ale też pamiętajmy, że moim zdaniem warto jest dociągnąć do końca, no bo też tam właśnie token pójdzie na giełdy, na ceksy, no i też ta cena może być tam, może być warta, aby z czymś tam dotrwać, nie wszystko spieniężać. Tak, tak jest moje zdanie. Tak więc czy HOT, czy NOT? Ja uważam, że HOT, a pytałem też dzisiaj, czy HOT, czy XBL. Tu też uważam, że HOT, tak? Mimo że XBL również jest bardzo ciekawy, to uważam, że HOT, chociaż szczerze to, no zobaczymy, zobaczymy, prawda? W te oba jestem zaangażowany i myślę, że większość z Was też. Dobra, dzięki, bo czas leci, już gadam jak zwykle za długo. Powtórzę jeszcze, co do Bitcoina i Ethereum, to na najbliższe miesiące mój stosunek to jest co najwyżej boczniak. Nie widzę dużych wzrostów, co najwyżej boczniak i pod to ja się ustawiam, co nie oznacza, i oczywiście każdy robi co chce, jak uważa. Nawet dzisiaj tak napisałem Wam, że robię tutaj shorta na Ethereum Scalpa i ktoś pisze mi, że no, tam, że dlaczego, że to jest śmieszne. A ja mówię, słuchaj, rób co chcesz. Każdy robi co chce, to jest scalp. W ogóle Wam powiem, że dzielenie się na YouTubie czy na X-ie swoimi tradami jest o tyle ciężkie i być może nawet nie ma sensu, że właśnie zawsze ktoś cię źle zrozumie, ktoś nie wie, co masz w głowie, co robisz i tak dalej. Ktoś mi powie, że to co, uważasz, że Ethereum tu jest, idzie, wiesz, tam na 2000 czy na 1000? No nie, ja uważam, że idzie na all time high, jeszcze może w tym roku, ale takie zagrania, takie shorty, cofki, takie skalpy, to jest coś, co też można robić i co ja też uważam, że jest spoko, oczywiście z jakimś sobie stop lossem, czy to w głowie, czy to, mówiąc w głowie, mam na myśli, kiedy tradujesz taką częścią, to co mówiłem wcześniej, że to jest już twój stop loss. Wówczas mogę stracić to wszystko, bo to był mój stop loss, to była moja mała dźwignia. To wam właśnie mówiłem przed chwilą, prawda? Także to nie jest łatwe się dzielić tym, no bo no właśnie, muszę tym pomyśleć, czy w ogóle to robić, czy to ma jakiś sens. Nie chcę, aby tutaj ktokolwiek z Was był wprowadzony w błąd i tracił jakieś swoje środki. Dobra, dzięki i cóż, pozdrawiam Was i do usłyszenia pewnie jutro. Mental Heksy, cześć.